Siemanko mordeczki, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z GTA 5, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku, jako iż postanowiłem razem z widzami na live, że chcecie po prostu takie odcinki, to wywnioskowałem z waszych komentarzy na czacie, to po prostu dzisiaj zrobiłem sobie taki odcineczek luźny z GTA 5. No a w tym pierwszym odcinku jesteśmy, jak widzicie, Trevorem i będziemy dzisiaj testować trainer do GTA 5. Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, trainer odblokowujemy za pomocą klawisza F4. No i mamy już ten trainer, nie? Zajebisty w ogóle jest. Kurde, dopiero co go pobrałem i kurde, jaram się nim na maksa. Zobaczymy, jakie są w ogóle opcje. Aha, no i oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z GTA lub po prostu jakiejś innej gry, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Napiszcie mi o tym w komentarzu. Patrzcie, możemy włączyć sobie w ogóle fast run, super jump, fast swim. To chyba będziemy szybko biegać, tak? Patrzcie, jak, o kurde, jak skaczemy, ale jaja. Zobacz, Trevor w ogóle w jakiejś sukience jest ubrany. To jest zadymiarz, patrzcie, on normalnie w sukieneczce. Tutaj biust, tylko macie, o co chodzi. Możemy też szybko biegać i kurde, i wysoko skakać, zajebiste. Pa, i Trevor normalnie mu się ten spadochron uruchomił. Halo, stójcie, halo, o nie, halo, o nie, o Trevor, dlaczego tak robisz? O nie, halo. Trevor, ale ty jesteś niezdara jednak. Dobra, kradniemy ten samochód. Moi drodzy, testujemy sobie teraz kolejne możliwości tego naszego trainerka. Tutaj mamy opcję vehicle i tutaj mamy car spawner. Kurde, możemy wybrać sobie normalnie auta, ale jaja, patrzcie. Nawet to mogę sobie zrespawnić. Zobacz, normalnie. Ale za dyma, jakaś przyczepa to jest chyba. W opcji player znajduje się jeszcze taka opcja jak skin changer, czyli możemy po prostu zmieniać sobie skiny. Mamy tutaj Michaela, czyli możemy być... O kurde, Michael... to jest Trevor jako Michael bez stóp. No, świetna wersja, naprawdę. Krowa! Zobacz, mogę biegać krową, ale jaja. Zobacz! Krowa potrącona, ale dymy, zobaczcie, krowa, normalnie. Muuu, normalnie, gościu. Stój, krowa. Halo. Wszyscy niech staną, w tym momencie krowa jest na ulicy. Mam fajne wymiona, tutaj patrzcie, jakie mam cycuszki. Złapaliby się z takiego cycuszka, ja bym kurde złapał z takiego cycka. Patrzcie, jaki wzrowy. Kozacki. Fish. What the fuck? Możemy być rybą, ale od razu zgonujemy, bo przecież ryba chyba potrzebuje wody, żeby... Dobra, Michael. What the fuck? Teraz cały czas będę zgonował. Fuck! Teraz cały czas będę zgonował, bo ryba. No nie, muszę teraz zmienić skina. No i znowu zginąłem, halo! O co tu chodzi? Mordeczki, właśnie okazało się, że muszę zresetować calutkie GTA, żeby, kurde, pozbyć się tej ryby. Także nie, po prostu nie polecam wam wybierać w tym trainerze ryby. Dzięki. Ale co my tu mamy jeszcze za opcję? Mamy tutaj jeszcze Invisible, to jest chyba nieśmiertelność, także włączymy to sobie. Co ty dupisz? Chłopie, co ty dupisz? Patrz, patrz na to. Co ja? No nie, halo. Patrz, chłopie, na to. Zobacz. No nie mogę uderzyć, patrz. Zobacz, 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 zobacz. Yeah! Patrz, to normalnie można robić rozpierdziel na całej mapie. Ale jaja, patrzcie to. Jeep! O nie, nie udało się. Tu, żeby trafić w tej GTA, to naprawdę trzeba się postarać, widzę. Jeep! O! Ej, zajebiste to jest! Kurde, patrzcie na to, pa! Je, halo! Jeep! Nie ma typa! Jeep! Ej, zajebiste! Ja się tak mógłbym bawić 3000 godzin, chłopie. Patrz, ja tu nie mam umiaru, patrz teraz, patrz na to. Jeep! Kurde, co się prujesz? Widzicie to? O nie, ale zło, totalne zło. O nie, hal. Nie wiem, może ja jestem psycholem, ale uwielbiam niszczyć. Niszczyć zło. O nie, halo. Wszystkich rozwalę, zobacz. Kurde, tak to ja mogę grać w tą grę. Yeah! Zobacz, jak Superman wylądowałem i wszystkich znowu niszczę. Ja jestem kozakiem, patrzcie w tą grę. To tak to się można bawić miliony godzin, mógłbym się tak bawić, naprawdę. No patrzcie, no, już to jest piękne. No, zobaczcie, ja nie wiem, zachowuję się jak psychol trochę, ale patrzcie na to. O nie, halo, rozwalony. Kolejny par. Yeah! Kolejny! Kolejny! Zobacz!
Totalnie rozpierdzie z mapy, normalnie, robimy następny odcinek. Wbijcie tutaj parę łapek i robimy cały odcinek zniszczenia ludzi w ten sposób. Kurde, 3 godziny nawet może być. Patrzcie, 3 godziny takiego niszczenia. Rozpadają się jak drzew. Ale tymczasem przełączymy się może teraz na Franklina, bo to chyba działa na wszystkich w ogóle tych. Na wszystkich postaciach to chyba działa, więc zaraz zobaczymy. I w ogóle jeżeli chcecie serię z GTA Online, to też mi piszcie, no bo też mogę na spokojnie zrobić. Postać mam, także na spokojnie możemy coś podziałać. Wszystko zależy od łapek w górę i komentarzy oczywiście. Zobaczcie, teraz Franklinek, oczywiście on już wygląda bardziej jak super bohater, bo kurde, taki dopakowany jest, dobrze fest, na siłeczkę się chodzi. Dobra, jakie są jeszcze opcje w tym trainerze? Może jakieś, nie wiem, do auta coś jest? Vehicle? Speed Boost. Na czym polega Speed Boost? Czekajcie. Zaraz to stestujemy. Patrzcie, wsiadamy sobie do byle jakiego auta z ulicy. Klub. I teraz którym to uruchomić? Czekajcie. O fuck! O nie, halo! To nie jest zły Speed Boost. Ty, wsiadamy do ciężarówki, zobacz na to. Ciężarówka. Pierwsza z brzegu. Zobacz, będziemy latać ciężarówką. Patrz na to. Typie, no nie! No halo, muszę się rozpędzić. Czekajcie, muszę się rozpędzić, to stestujemy. Dobra, uwaga. Testujemy to. Czy to zadziała? Czekajcie, znajdziemy jakąś prostą. I uwaga, o nie, halo, nie, nie da się opanować tego auta, jak tak szybko jedzie. O nie, halo, nie, nie zderza się z nią tu. Jedź prosto i lecimy. O nie... To żeśmy sobie polecieli. Lecę, zobacz, lecę, o! Fuck, no prawie, no nie, no halo. Patrz, lecę, polecę. Mordy, udało się, lecimy, patrzcie to. Ale nie, do góry, halo. No nie, no nie mogę tym sterować. Ale patrzcie, lecimy, zobaczcie. Ej, zajebiste to jest, kurde, patrz na to. Mordo. Zobacz, to jest i teraz całe siły w ziemię. Nie no, nie mogę tym sterować, kurde, szkoda. Ej, a jak to może działać na samoloty? Patrzcie, polecimy, pójdziemy sobie teraz do samolotu i zobaczymy, albo nie, na tym, zobacz to. Wsiadamy na to i lecimy, patrzcie to. Zobaczymy, czy wypadnie, nie no, na pewno z tego wypadniemy, myślę. Czekajcie. Spróbujemy tym polecieć. Muszę się najpierw rozpędzić i znaleźć jakąś drogę. Coś mi się wydaje. O, może? Patrzcie, może się uda. Nie, chyba. Chyba jednak nie. A teraz, mordeczki, przetestujemy sobie, jak Speed Boost na auta działa na samoloty. Zaraz przetestujemy sobie, czy w ogóle działa, ciekawe. Musimy tylko lekko wycofać tym samolotem i zaraz sprawdzimy to. O nie! Halo! O, pa! Lecę normalnie, dobra. Lecę z samolotem. A jak to z pierwszej osoby wygląda? Nie, nie mogę się przyłączyć na pierwszą osobę. Tak średnio mogę teraz operować kamerą. O, ale patrzcie. No i spada. O, patrzcie, w górę lecimy. Czekajcie, muszę operować kamerą przy okazji. No i gdzieś tam w ocean sypu. Zobacz, to wygląda teraz jak taka rakieta. Normalnie, rakieta w kosmos. Ale jaja, rakieta w kosmos poleciała w GTA, jak tu rakiet nie ma. No i niestety, mordeczki, tutaj już Speed Boost mi nie działa. Czyli to jest maksymalny zakres, czyli taki, nie wiem, gdzieś mniej więcej tak, o, możemy wylecieć poza mapę ze Speed Boostem, potem Speed Boost niestety przestaje działać, więc spróbujemy sobie wyskoczyć z tego samolotu. O ja! Zobaczymy, ile będziemy lecieć. No trochę sobie polecimy, coś podejrzewam, ale patrzcie. Lecę, bo chcę, życie jest złe. No to lecimy. A few moments later. No i wylądował. Tak wygląda Michael pod wodą. Mordeczki, zajebistą opcją w tym trainerze jest też to, że możemy zmieniać sobie czas i w tym momencie mogę się z wami pożegnać na tym odcinku w takiej oto pogodzie, czyli bardzo ładnej pogodzie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Franklin również wam dziękuję. Jeżeli wam się spodobało, to tak jak mówię, zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a zrobię dla was takich odcinków więcej. Takich tematycznych z GTA lub po prostu z jakiejkolwiek gry chcecie. Jeżeli chcecie też gry z GTA Online, to również mi napiszcie o tym w komentarzu. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i co? Piąteczka!